Hej, hej, moi drodzy, witam was niedzielny z tej strony, a my jesteśmy oczywiście w Manor Lords. No dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Nasze pole uprawne, wrzesień, pszeniczka. Trzeba by to zbierać, trzeba by to zbierać. Dobra, mamy tu ludzi, mamy. Jestem ciekaw, jak im pójdzie i ile z tego wybierzemy. Wydajność 3, to też ciekawe, nie? No, tutaj jęczmienia... Tak, land. Aha, bo kupujemy. Dobra, no chcę zobaczyć, jak tutaj pójdą nam te zbiory. Minus 300. Liczba grzywien. Roczna danina monarsza. Aha, bo, moi drodzy, nowy patch wszedł. Tak, to jest 07972. I minus 300 grzywny. Ciekawe. No zakładam, że dni do poboru to chyba nam policzyło już z góry? Okej, okay, zobaczymy. A, mamy już tu maksymalną ilość ludzi. Wydajność 2. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Dlaczego tak mało? Zobaczcie, całe pole, a mam tylko dwie sztuki. Coś tutaj po tym patchu musiało się pozmieniać to grubo. No, bo tragedia to ogólnie wygląda. Tutaj 3 sztuki. Następne żniwa 5? Co to w ogóle? Jestem też ciekaw, czy po prostu to nie jest bubble jak ze starszej wersji. O, magazyn skład jest pełny. Dobra, zobaczymy. Czy ze starszej wersji jak się przechodzi, nie? Typ uprawy. No mamy tylko 6 pszenicy. No, szaleństwo totalne. Dlaczego to jest szare? Dlaczego to jest... Nie, dobra, nie do końca. Typ uprawy ugór. Typ uprawy ugór. A, typ uprawy jęczmień. I pszenica 49%. Nie, no zobaczymy, bo na razie to słabiutko poszło. Jeśli chodzi o pszenicę, więc wygląda na to, że pszenicę też kupujemy. No cóż, przywóz, dobra, szlak handlowy teraz trochę kosztuje, a co to się pozmieniało? Ja miałem przecież po 25. Założenie nowego szlaku jest o połowę tańsze. Oj, nie wiem, co tu się podziało, powiem wam szczerze, bo niby mam to. Zarządzenia, tu nic nie widzę ciekawego dla nas, ale zastanawiam się, dlaczego ten szlak handlowy taki drogi. No dobra, mamy na szczęście pieniądze, więc okej. Wykupię go i zrobimy, że przywóz tak, żeby było no może nie zawsze, ale 25 po 7. Cena przywozu. Jakbym chciał wywóz. Znowu jakieś takie ceny dziwne. Nie do końca rozumiem tego. To się chyba trochę porobiło. Bo zdecydowanie teraz inne kwoty w ogóle są. Wartości tego handlu. To zaraz popatrzymy na resztę, żebyśmy nie popłynęli. 13, no dobra, jeszcze nie są jakieś straszne. 3800? Jak to jest liczone? Jak to jest 1200 zł? Znaczy 1200 grzywien? To coś tutaj chyba się, nie wiem, no strasznie dziwne. To są kwoty wręcz kosmiczne. No ludzie, naprawdę? Oj, nie wiem niestety, czy się nie rozchrzaniły tutaj te szlaki, chociaż nie mam pojęcia, jak to działa. 4,9 nagle. Wow, powiem tylko tyle. ,8, ziarno 2,7. Skóry brak 4,49. No powiem wam, że teraz trochę jestem
Black handlu. No dobra, mamy wykupione. Byśmy chcieli sobie zrobić wywóz. No do 10 może przesadziłem, ale do 20. 8. Coś tutaj w ogóle szaleństwo. 1200, zobaczcie jakie kwoty. 600. Jejku. Toż to... No nie, no. Naprawdę? Teraz takie to mają być wartości? To przecież jakby człowiek miał na początku tą wiochę bez TG, bez możliwości uprawy, to polegnie. No skąd bym wziął mieć 400, 500 na jakieś, nie no, szaleństwo. Może za jedzenie jakie ceny? No dobra, coś tu się pozmieniało, ale powiem wam, że nie do końca jestem pewien, czy takie miały być zmiany. Może takie miały być zmiany. Dajcie znać, bo przyznam się szczerze, ja nie przegapiłem, nie spojrzałem, co ten nowy patch wprowadza. Dobra, dorzućmy na pewno jakieś domki. A wydaje mi się, że lepiej podnosić poziom domków teraz. Jeżeli to się w ogóle da radę. Bo... kasa jest teraz potrzebna i to tak na grubo. 14 kół, dobra, wszystko ulepszamy. A co tam, nie? O, tutaj parcela mieszkalna właśnie. Ile? Mamy już ludzi. Ile? 25 na szczęście, dobra. Więc tutaj nie będzie szaleństw. Ja te jajka to ja chętnie tutaj będę widział. Jajeczka, tak jest. Niech tam wszystko nam budują. Sprawa, mamy tylko jedną osobę, więc szamu nie ma. Już nie pamiętam, czy przy drugim poziomie to się podnosi ilość osób. Jestem ciekaw, jestem bardzo ciekawy. Dobra, co oni tu robią? A, oni sieją teraz, typu prawy 60. No teraz to kasa będzie leciała wręcz w plecy minus. Zobaczcie jakie, bo tam kwoty są takie, że znowu wychodzimy, że kupujemy 5 razy drożej, sprzedajemy za bezcen. Coś tu dziwnego się podziało, nie wiem czy tak ma być. Jaki skład? Gdzie? Tutaj? Spichlerz też jest. Duży skład, też jest pełno miejsca. Co oni znowu wymyślają? To ciekawa miejscówka, warsztat. Dobra, właśnie. I teraz pytanie, ludzie. Nie, jest tylko jedna rodzina. Dobra, to poszukamy takiego miejsca, gdzie są chyba dwie. O, i tu machniemy, bo nam troszkę tych ludzi potrzeba. Teraz możemy się pobawić. Nadchodzi zima. Chcę zobaczyć, jak oni tu posieli, zasieli, wysieli. Jęczmień 31%. 26 chyba, tak? No dobra, to jest 57. Dobra, czyli to musiało być jakoś źle przeliczone? Dobra, to też będzie ugór. Ugór, jęczmień. Jakbyśmy tu jeszcze zrobili ugór. A jakbym dał tu pszenicę. O, coś takiego damy. Pszenica. Jęczmień. Ugór, no dobra. Jęczmień 33%. Szału nie będzie, nie? Ale pszeniczka już 59%. No zobaczymy. Być może ten płodozmian faktycznie się wtedy przydaje. Czyli pszenica, ale tutaj jęczmień. Zobaczymy, nie? Bo to... Może tak to powinno działać. Jęczmień, pszenica, ugór i tak w kółko. Pszenica, jęczmień, ugór. No dobra, zobaczymy. Ugór, pszenica, jęczmień. Tak spróbujemy dla zabawy. Ogór, jęczmień i pszenica. Zobaczymy, jak to nam się wejdzie. Dobra, zobaczmy teraz tą drugą naszą wioseczkę. Tutaj. No bo tutaj te ceny to są teraz z kosmosu, proszę państwa, nie? Dobra, tu też widzę, mamy na full. Chętnie tu jednak bym im te jajeczka
zrobił. Zdecydowanie się opłacają w takich małych mieścinkach. Niebyt. Nie no. Wy macie stać tutaj. Żadnych takich. Do drugiego poziomu. Dobra, mamy już pobudowany lepszy kościół. Magazynowanie. Nie, to dopiero chyba... A w ogóle to robią? Nie. Chyba go budują, nie? Ludzie ogólne... Nie, no niby jest zbudowana. Dlaczego jest magazyn w kościele? O co tu chodzi? Jak to rzucę komuś? Kogoś? Co on tu robi? Jestem ciekaw. Transportuje. Co on transportuje? Budowa ukończona. Grabarz. Nie, no chodzą tylko do sklepów, nie? Zapłacono kompanii. A to dziwne, że tutaj mam cały czas takie... Jakby był niedokończony? Nie, no dobra, to nie ma sensu. Tylko dlaczego tak jest? Kurczę, to chyba też znowu jakiś... Dopuść konfigurowanie strogonów. Opcja umożliwia ograniczenie. Dobra, niech sobie tam stawiam na razie. No powiem wam, że mnie to troszeczkę teraz zdziwiło. Bo teraz tu mam niby kościół, ale on tak jakby niedokończony. No, karczmy tylko nie ma, nie? Bo to już drugi poziom. Też przydałoby się nowi ludzie, kurde. Trzeba tu pobudować jakąś chałupkę. Tutaj kurczaczki są, tylko takie, żeby to wszystko było... Ten ryneczek jest mały, więc może tu wciśniemy jakieś zabudowania, zobaczmy, nie? Mamy w ogóle? Chyba mamy, ale nie wy. Domek. A tu gdzieś drogę wcięło, czekajcie. Właśnie, droga w cieło, drogę w cieło. O, możemy taki śmieszny jakiś tu postawić inaczej. Zaczniemy tak. Dwa na plusie, a tu się coś nie chcą. Dobra, a jakby coś takiego zrobić i poobracać tym. No dobra, niech będzie. Niech będzie coś takiego, chociaż tutaj droga... Wiecie co? Jakbyśmy to jednak zrezygnowali, ja bym nowe postawił. To jest droga. O, tutaj fajne, ciekawe opcje dochodzą. Dobra, takie domki pobudujemy. No dobra, niech sobie budują. Powinno wystarczyć kłody drewna. Tak, powinno to nam wystarczyć. Dobra, to jest na razie tyle. Jedzenia raczej też mają. Pytanie jest takie, czy na przykład zaatakować? I zabrać tą prowincję i potem tą. Mielibyśmy połączenie do swojej. Czy raczej tu i wtedy byśmy mieli pośrodku ją. Znaczy tak sobie głośno myślę. Bo jak tu mam jakichś ludzi, byśmy to atakowali, to z obydwu stron będzie bliżej. Tu będą mieli kawał drogi, nie? Ile takie... Wysyń roszczenie, 2000. Dobra, ale teraz ja potrzebuję ludzi. Na zimę. Zimą to zrobimy. Co prawda to już listopad, ale... Obszar roboczy pusty.
Dobra. Niech i tak będzie. Czyli mamy tutaj dwóch budowniczych. 84. Dobra, ludzie mogą powoli przychodzić. Cały czas tylko się zastanawiam te wszystkie... Kwoty tego handlu mnie porażają. Tak na dzień dobry, nie? Jeszcze raz zerknę, poczekajcie, no bo to jest jak ja... A, przywóz. Sprzedaję, dobra, po 8, to jeszcze coś tam z tego będzie. Wybaczcie, przez to, że hałas jest, okno mam otwarte, niestety jest gorąco, a sąsiedzi używają sobie. Dobra, teraz tak. Z tą ilością pszenicy, raczej nie pszenicy, tylko 8 ziarna. No nie wiem czy tu, no można by dać kogoś, nie? Dobra, dam tu jednego człowieka, w razie czego niech ma co robić przynajmniej. Ale powiem wam, że dziwne te ceny są, naprawdę. Sobota pobudowali, okej. Dobra, tu będą przynajmniej miejscóweczki. No i to wiadomo, że będą kurczoki, nie? Tylko najpierw niech trochę ludzi się tu faktycznie pojawi. Kaczmy nie będą mieli, ale drugi poziom możemy im zrobić. Dobra, to się zawsze przyda, bo drugi poziom płaci po prostu, nie? To jest cały czas już drugi poziom. To jest pierwszy poziom. No to lecimy drugi. Jedzenie na targu jest całkiem okej. Patrzę po prostu, ile tych domków drugiego. Dobra, zróbmy jeszcze. I zobaczymy, nie? Tu będą nowe pierwszego poziomu, więc... Może zrobię tak, że to ma być najwyższe i to bardzo wysoki. O. Wtedy, żeby mi najpierw tego pierwszego poziomu domki machnęli. No, 28 jest full, nie? Nie wiem, czy nie ten. Czy na razie tu gościa nie zdejmę i dam go na budowanie. O, dziesięcinka idzie. O, już się burzą. Już się burzą, coś cię burzycie. Tylko karczmy nie ma i wielkie halo. No, jak się burzą. Dobra, zobaczmy. Tutaj zima idzie, więc będę mógł sobie wysłać chyba moich ludzi do akcji. Zapaszy chata drwala? Ja pierdzielę. Jak to uszkodzone? Nie rozumiem, ale dobra. A, bo jest 50 max. No dobrze. Nie wiem, jednego tu na razie damy jednego, nie? Niech tu nam budują. A chyba wszyscy pobudowani już. O kurczę, zobaczcie, już się pobudowali. Szybko. Jak to wygląda tutaj? Dobra, polowania jest na maksa. Tu, więc co, robimy kurczoczki, nie? Tak jest, wszędzie kurczaczki. A tutaj nawet dodamy człowieczka, żeby było więcej. Bo szybko ludzi przybywa. Zobaczmy tutaj. Ja bym tutaj dał nawet trochę ludzi, nie? Mamy tych dużo. Tutaj też trzy osoby do budowy wydaje mi się wystarczą. A stragany na ryneczku zawsze się przydadzą. Zobaczmy, może nawet trzecią damy. Będzie stragan, bo jest wszystko na full tutaj. Dobra, trzeba rozbudować też skład. Dajmy tak, nie? Dajmy to w ten sposób. Tutaj też najwyższy, tu najwyższy, wszędzie najwyższy, nie?
Dobra, na razie poczekamy. Mamy 15 do 14, co prawda. O. Czyli długo nie trzeba było czekać. Takie szczęśliwe miasto, to wszyscy chcą tu mieszkać. Dobra, jestem ciekaw, czy się ogarną, bo aż mało mamy wołków chyba. A, tu są dwie stajnie. Przydałby się jeszcze jeden palik. Palik z wołkami. Czekajcie, gdzie to było? Tylko zmniejszmy prędkość, bo chcę... Tu jesteście? Słupek, właśnie. Tu jest jedno. Tu by mogła być druga miejscówka taka. Albo tu. Mogłaby być tutaj, nie? No, niech budują paliczek też. Tutaj zrobimy drogę. Ciekawe, czy tu przejdzie droga? Przejdzie, dobra. Elegancko. Tutaj zróbmy jakąś taką pogrubioną. No i dobra, tutaj jak pobudują kolejne ten, to zakupimy. Jestem bardzo ciekaw tych cen kupna. O właśnie, to też bym mógł wykupić. Tu będzie widać handel. 10, dobra, te są jeszcze ok. 80, 60 już dużo. Nie, jedzenie? To dlaczego tam było takie drogie? Jak to działa? Czyżby tam coś się popstęgało? No bo tutaj są w normalnych cenach. No dobra, zobaczcie, tam po 1000 coś, a tu jest po 30, 40. No dobra, 60, 80, wojskowe nawet po 50 coś. To nie wiem, o co chodzi w tym tutaj w niedzieli, że się nagle ceny zrobiły z kosmosu, z zakupu. No zobaczcie, 192. O co tu chodzi? Czy to chodzi o to, że my mamy tyle nadwyżek, czy tyle chcemy sprzedać i on taką się mnoży? Co na wozu, czy naprawdę nie ma danych? Wow. Nie? Jak to kurde działa? To 3000. No, szaleństwo. Dla mnie coś tu jest zrąbane. No ale dobra, nie będę wnikał. Może faktycznie to przy przejściu z patcha na patch takie dziwne rzeczy się dzieją. Dobra, moi drodzy. Spróbujmy zaatakować to oto piękne miejsce. Będziemy mieli połączone wtedy nasze ziemie, a jego rozdzielone. Czyli co? Bo to jest to, nie. Wolbrand, Wesen, Roszczenie. Tak. Zajmowanie. No i zobaczymy. Czy on coś będzie marudził? Nie wiem, ale wypchnę chyba swoich ludzi. Poczekajcie. Teraz jest i tak zima. Nic tu wielkiego nie robią. Mogą się przejść na małą wojenkę. Brak rekrutów jeszcze. Dobra. Poszło. I teraz tych wyślę tutaj, niech idą. No zobaczymy, nie? Co się stanie. Czy będę mógł sobie tak... Rękawica została rzucona. Bitwa, a? Czyli jednak jest bitwa. No dobra. Ogłoszono wrogów. Wiadomość. Jeśli zrezygnujesz ze wszystkich ci roszczeń, to ci się opłaci. Mogę cofnąć roszczenia za taką cenę? Ogłoszono pokój. Dostałem 400? Ale najgorsze jest to, jedna rzecz jest, że ja, moja wiocha po prostu biednieje. No dobra, to do domu, panowie. Nie ma wojny, przynajmniej na razie. A może jednak zróbmy nadal? A ja bym, wiecie co, wyślij tu ludzi. Niech se idą.
Jednak też tu wyślę. Poczekajcie, nie, nie będę. Chcę zobaczyć, jak te wojny wyglądają. I czy oberwiemy? Czy jednak przeżyjemy? I czy ja mogę jakichś innych? Nie ma najemników. No dobra. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Ba, ja nawet tych łuczników stąd ściągnę wszystkich. Nie chcę idą. No. I niech idą. No i tu biegną, a ja nie chcę biec. Niech oni sobie idą. Chociaż wiecie co? Jest styczeń. Dobra. Wyślę ich mniej więcej gdzieś tu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niech się potem staną i odpoczną. Dobra. Okej. Tu brygada idzie kolejna. Budowa duży składu kończona. Dobra. I... O, możemy nawet zrobić taki motyw, że będą dwie grupy. Nie, nie tak. Tak, dobra. A ty, kto ty jesteś? O, handel, handlowiec jakiś. Dobra, my tu sobie ustawimy swoje wojsko. Ciekawe, z której strony będzie szedł przeciwnik, bo to też dość istotne, nie? No, niech sobie odpocznie. Jeden, dwa, trzy i włóczników też z tej strony drugich. Dobra, niech se stoją. Niech odpoczną. Jak wypoczną, to tutaj wymyślimy, że będzie wojna. Taki numer. Zobaczymy, jak to zadziała. No dobra, wszyscy tu ładnie czekamy. Tych mogę nawet trochę zbliżyć. A nie tak, odwrotnie, tak. No, jak tam chłopaki biało-czerwoni? No. W dobrych zbrojach fajnie wyglądają. Widzę, że włócznicy bardzo szybko tracą kondycję. Oni przez te tarcze, podejrzewam, mają problem. Dobra, niech czas leci. Zmiana liczba grzywien 104. No, zobaczcie, kasy nie mam. A, bo to sobota, czekajcie. No dobra, trochę kasy przyszło. Czyli jakiś handel poszedł. Tym jakąś mąkę robimy. Mamy 68 mąki. A, czyli ziarna jednak mieliśmy trochę. Bo gnój, nawóz teraz. Ło, kurczę, zobaczcie, to coś się pozmieniało. Dużo, nawet teraz dopiero zauważyłem. Handel, co my kupujemy? Dobra, tylko pszenicę. Ale to już nie chcemy. Już nie chcemy, bo to tak tylko jednorazowo chcieliśmy. Niech nam tu wymucą, teraz niech nam to zrobią. Nawet dwóch damy tu. A co tam, trzech, niech stracę. Nic nie budujemy, więc niech idą trochę robić te. No dobra, jak się zrobiło, jak się zrobił luty. Patrzę na tych moich. Sobota, budowa, słupek. Dobra, słupek to bym jeszcze kupił. Od razu. Z wieżołka. 20, dobra. Jest ok, niech tam będzie. A my tu wracamy. No i zróbmy tą wojenkę w końcu. Czyli, aha, czyli trzeba wyjść. A nie zrobimy, bo... O kurde. Bo mam 2000... Ale jestem sierota. Przecież trzeba mieć wpływy. O, Ulepszenie kościołów i posiadłości. No, kościół to już mam chyba na maksa ulepszony, tak. Więc tylko posiadłość mi zostaje.
Ale troszkę się rozczarowałem. No cóż, trudno, dobra, to pobudujmy sobie tam coś w posiadłości. A, nie mamy. Jak to nie mamy? Znowu nie mamy? 400 desek. O co tu znowu chodzi? G. Mam nadzieję, że my nie kupujemy. Coś ten handel tu się rozjechał całkowicie. Moment, mam nadzieję, że my desek nie kupujemy. Nie, jest wywóz. Dobra, wiecie co? 400 ten. Ja normalnie ten spauzuję tartak, bo. No bo co? Musimy mieć tu ludzi. Na kłody, bo nie mamy kłód. Ale numer. Dobra, wszyscy na kłody. Okej, ciekawe. Dobra, czyli tak naprawdę łaska królewska? Ciekawe, o co chodzi. No dobra, nieważne. To pewnie jak zapłacimy daninę, to będzie. Dobra, ale to chyba muszę moich wysłać do domu, no bo w najbliższym czasie nie ma szansy, żeby, dobra, biec do domu, chłopaki. A tu wracamy. A tu po prostu wracamy. No tak. Wziąłem 400, ale zapomniałem, że 2000 punktów chyba poszło, nie? Bo to nikt nie odda. Czy dam jakąś część, może tylko oddają. Dobra, no to... Czas naprzód, jak to mówią. Suma towarów, a to jest nadwyżka. To jest też ciekawe, nie? Dobra. Chłopaki, do roboty. Koniec zabijania się. Dobra, musimy mieć trochę kłód, bo te deski po prostu szaleństwo totalne. Czekajcie, to w ogóle jest dużo różnych rzeczy. Jakoś się trochę chyba pozmieniało. Warsztat Kowalski jest spauzowany. Dobra, wszystko jest spauzowane, więc teoretycznie tylko handlujemy. I kupujemy hełmy, bo kolczugi już mamy. Tak, dobrze widzę. Hełmy, tak. 10 kupujemy, bo ich ciągle nie ma. No i dobra. Niech tak zostanie. 850. No, jestem ciekaw. Trochę się jednak pozmieniało. Wywóz desek. Za dwójkę nie. No, to nie są aż takie... pieniądze, nie wiadomo jakie. W ogóle to pokazuje mi 400, jest 338. Nie rozumiem tego. Przepraszam was, ale po prostu... 387, tu mi też pokazuje 380. Tutaj mam 520, 580. Co? Skąd te deski są? Coś tu się rozjechało, no nie. Chyba? Czyżbym musiał od nowa zagrać? Oj, to by była trochę bieda. Handel? My tu nic nie robimy, brak handlu, zobaczcie. Tu skóry na dachówki idą. Skóry na dachówki, a tutaj, bo tu też mamy dwie opcje. Tutaj nic. A tu jedzenie, więc nie wiem, o co chodzi z tymi deskami kompletnie. Dlaczego tu jest 520, to jest 387, może w sobocie jest trochę, czekajcie. O, a w sobocie jest jeszcze lepiej. A no ma 72 deski. 256, 288. No dobra, to jeszcze rozumiem, tak? Materiały budowlane, nadwyżka towarów domyślnie, tak są wszystkie chyba, tak? No ciekawe, ciekawe, dobra, ale mimo wszystko, jakim cudem jest 500 drewna? Czekajcie, za daleko poleciałem, jakim cudem mamy 500 drewna tutaj? Jestem tu mam 387 i 440, nie, dobra,
A nie, bo to nie jest drewno tylko. Czekajcie, bo to nie jest tylko drewno, przecież to jest wszystko liczone. No dobra, wszystko jest fajnie, tylko... Nadwyżka zmienia się w zero. No mimo wszystko mamy teraz materiały budowlane. Nadwyżka, a. Czyli mam 387 desek. Gdzie one są w ogóle? 81. Moi drodzy, gdzie jest te 387 desek? Gdzie jest te 387 desek? Tu są 4. Dwie. Co, ludzie teraz gromadzą sobie ogólnie deski? No nie bardzo, nie? Jak bum, cyk, cyk, nie bardzo. Kaletniczy. Butów mamy sporo jeszcze. Skórek by trzeba było więcej przerabiać. Tu garbarnia, nie? Byśmy musieli dorzucić jeszcze przynajmniej jedną osobę. Tutaj robią chlebki, robią. Jeszcze trochę mamy mąki. Dobra. No powiem wam, że troszkę się... 380 desek. Gdzie one są? Tu w kościele nie magazynuje, chociaż... W tamtym był jakiś magazyn. Dziwne. Okej. Trzeciego poziomu na razie nie chcę. Choć może. Zobaczymy. Warsztat krawiecki. Dobra, dajmy też trzeciego poziomu. A co? Niech mają. Kasa musi być większa trochę. Muszę sobie też wpływy porobić, czyli muszę tutaj też coś pobudować. Aha, bo nie mamy tych... No, to sobie mogę pobudować. Mam tylko dwie kłody, co też jest dosyć dziwne, ale dobra, okej. Może jak jest... A, czekajcie. Ja nie chcę faktoria. Ja chcę tu. Obszar może nam się ograniczył za bardzo ten obszar. Tam nie ma już dorosłych drzew i przez to. No nie wiem, zobaczymy. Jakoś tak w ogóle nie czuję tego po tej zmianie. Wszystko jest takie. O, po co my mamy tutaj tyle ludzi? Zobaczcie, ilu my mamy ludzi do roboty teraz. Myk. Tutaj elegancko robią, nie? Następne żniwa 57. Dobra, dorzućmy tu jeszcze jedno, dokarczmy. Browar. Jakbyśmy jeszcze ten browar zrobili, co? Gdzie można zrobić browar? Zróbmy browar. Poświęćmy te jajeczka. I jako najwyższy. Mamy bardzo dużo desek, więc mam nadzieję, że to ogarną. Dobra, tu się... oj rany, znowu nie trafiłem. Na sobotę mnie przyniosło. Dobra, mamy tego misia. Dobra, zróbmy tutaj lepszą stajnię, żeby mieć ich więcej. 12 kłodek jest. I 15 na 15, czyli już jesteśmy na maksa. Dobra, wszędzie robimy drugi poziom. Tu byśmy musieli kupować piwo, bo ja bym im zrobił przywóz. Nie, niech będzie 10, nie wiem, co znaczy cena przywozu ND. Zobaczymy, czy to jest tylko regularnie, nie, ale czy to ma być dopuść handel zagraniczny? Tak, ma być zagraniczny. Zobaczymy. Bo ja bym tu jednak tą knajpkę im postawił. Gdzie jest karczma? No właśnie, koszt budowy 5. A, to się wyprztykaliśmy, tak?
Okej. A tu jest ich 12 jeszcze. Dobra, dorzucę tu chociaż jednego. Niech tak będzie. No, zobaczymy. Nadal są 100% zadowoleni. To jest wow i jeszcze raz wow. No dobra. Stragan z ubraniami w niedzieli. O, tutaj też jakieś handelki idą. Tu w razie czego możemy się też pobudować jeszcze. Jestem ciekaw, ile tu potrzebuje średnio. No to mogliby go kurczę zbudować, nie? Mamy trzech aż budowniczych. I co tutaj? Nikt nic nie buduje? Towar jest zwieziony. No tak, no tutaj powiększam, ok, parcela mieszkalna, ale jak nie macie towaru, czemu tu nikt nic nie robi? Dobra, dobra, najwyższy też, bo widocznie, że jakoś to może tak działa dziwnie. Wzrost wpływów. No, to mi wzrosło. Jakoś nie widzę, żeby mi wzrosło, może za jakiś czas to się dopiero pojawia. Zobaczcie, nikt nie ten. Ale dopiero mają przywieźć towary, tak? Nie, budują, budują, dobra. Okej, biorę drugiego wołka. Niech mają dużo tu wołków, a tu możemy dalej męczyć. Dobra, cztery kłody, pięć kłód. No to już lepiej idzie. Tutaj jedna rodzina, może być mało, nie? Trzeba dorzucić drugą. No to drewienko. Chociaż to marzec. Dobra, zobaczmy, czy tu kogoś można dorzucić do jagódek. Dobra, dorzucimy tutaj. A zabierzemy z... No, ci mają ten, więc stąd zabiorę. Niech będą dwie osoby. Dobra. Ach, moi drodzy, no i cóż, mieliśmy mieć wzrost wpływów. Ja nie widzę w ogóle, żeby mi coś wzrosło, aby komunikat, że minus 45 dostępne. O, wzrost wpływów. W którym miejscu wpływy wzrosły? No dobre. Dobry dowcip. Okej. Czyli tutaj tym razem mamy kłody. Więc spróbujemy. Czy ja za to będę miał jakieś wpływy? No zobaczmy. Niech mi to pobudują. Jestem ciekaw. Dobra, czy ja mogę kupić ten gnój? Gdzie on by był? Kurde, nie widzę go. Więc jaki sposób? Jaki sposób mam kupić gnój czy nie gnój? Jak to ogarnąć? Zobaczcie, bo tu gdzieś było. O właśnie, uprawy. Jest gnój i nawóz. Skąd mam wziąć gnój i skąd mam wziąć nawóz? Tu coś się robi teraz? Czy po prostu trzeba mieć jakieś punkty w rozwoju do tego? Hodowlowiec, ciężki pług, uprawa żyta, nawadnianie, nawożenie. A, to tu można mieć dopiero to. A, widzicie, to wspaniałe miejsce, że ugorowane jako pastwiska. A to jest nawożenie, ciekawe, nie? A, właśnie, wszystko przytraca utraconą żyzność, bo krówki, czy te krówki, owieczki robią, wiadomo, kupkę i wszystko wraca do normy. Czyli, no, u nas nie będzie. Dobra, najgorsze jest to, że to miasto, jak dorośnie do okazji miasta, już. Sorry, maksymalny poziom, że 0 punktów. Okej. Niech i tak będzie, nie?
Dobra, tutaj widzę, że też jesteśmy już na maksa z budynkami. Teraz zastanawiam się, czy któryś tu chyba byśmy pobudowali. Też sobie jakieś domy. A, znowu nie mamy. No jak nie mamy? Przecież było 20 kłód. To aż tyle zajmuje? Raczej zabiera? A, 20 kłód zabiera. No dobra. Okej, cofam. Cofam swoje marudzenie. Dobra, moi drodzy, no bo z tymi roszczeniami to słabo. Trzeba to kogoś pokonać koniecznie. Szkoda, że nas nie atakują tym razem. A w ogóle na razie to lecimy na pysk, że tak powiem. Jeśli chodzi, a nic się nie sprzedaje od nas. Handel, wywóz, przywóz, kamieni. Dobra, wystarczy jak będzie ich 40. Albo nawet 35, zostawmy tak jak jest. Dachówki, dobra, możemy wywóz i niech nam zostanie, nie wiem, za 25. Nie wiem, te ceny tutaj dla mnie dziwnie to wygląda. Jagódek, dobra, zróbmy 50. Będzie zawsze troszkę taniej. Mięso, pełny handel. Tu też pełny handel, jaja pełny handel, okej, warzywka, bardzo fajnie, pełny handel, jabłka pełny handel. I teraz tak, tutaj wywóz, płótno, no powiedzmy, że będzie 15. Ruda żelaza, o, rudy żelaza nie mamy, trzeba będzie, można zawsze ją sprzedać, dobrze, ziółka. Wywóz, mamy 0, bo nikogo nie ma w robocie. Wełna. Wywóz sztaby żelaza, o. No i to było piękne, ale to jest 640? 640? Naprawdę? To jest jakieś szaleństwo. Wywóz przędza. Wywóz drewno opałowe, okej, okay, nawet za jeden, ale niech będzie. Pełny handel, dobra, to też jest ok, nie? Płaszcze, narzędzia, 25, wywóz. Wywóz. Wywóz, 77, no, więc wszystko jest, a jakoś na tym nie widać, żebyśmy, kurczę, zarabiali, nie? Dobra, najważniejsze to są bronie. Tu wszystko jest tak naprawdę na wywóz, oprócz kolczugi i hełmów. A cała reszta idzie na handel i nikt od nas tego nie chce brać, jak zwykle zresztą, nie? No cóż, takie czasy widocznie. Mamy już trochę? Mamy kłody, dobra, to spróbujmy pobudować tu kilka domków. Zróbmy... To takie małe, nie? To za małe. Bo ja potrzebuję... Czekajcie, jak to zrobimy? Czyli zrobimy tak. Ja muszę tu mieć drogi kawałek. Czemu to się nie chce? Dobra, tak się chce. I teraz walniemy sobie dom. A, no trochę za duże. Ja bym wolał, żeby były miejsca na rozbudowę. Niekoniecznie na... Dobra, jakbyśmy to poobracali... Tylko jeden powiększa, tylko domek... Nie, to ja nie chcę, tak? To czekajcie, to zróbmy mniejszy. I zrobię sobie jeden powiększony. Czy dwa mniejsze skórami. Dobra, tych pierwszych też będziemy potrzebować, chociaż tutaj miasto aż tak nieistotne jest, bo już się tak mocno nie musi rozwijać. Dobra, bierzemy sobie, jak zwykle nie chce się zrobić droga. Dobra.
Możemy teraz tu jeszcze trochę domków machnąć. A tutaj jakie pójdą? Dobra, trochę dalej. Takie pojedyncze domeczki. Całe osiedle. Nie będzie, nie mamy tyle 10 tych, ale to by poszło. Nie, zróbmy na razie takie mniejsze. Zróbmy to troszkę mniejsze. Jakie najmniejsze mogą być z tym? No dobra, niech będą. No, a to się nie mieści. To ciekawe. Musi być wyżej, nie? Dobra. Nie, to zrobimy tu jeden. Poczekajcie. Za mały. O. I dam go tak, żeby miał i to, i to. I od tej strony teraz jeszcze parę domków machniemy. Za mam za sobą. Dobra, na razie niech to pobudują. Takie małe, małe co nieco nasze. Dobra. Dwie kłody drewna, naprawdę nieźle. Dobra, kasa trochę wróciła. Dobra, moi drodzy. Myślę, że na ten moment to wystarczy. I tak nie jestem w stanie, widzę. A, czekajcie. To jest najwyższy. Ja bym jeszcze na szybko puścił. Może ten wzrost nam o ileś, tylko nie wiem o ile. Te wpływy, niepotrzebnie te 400 wziąłem, to tam parę groszy, a... Czemu to kurczę nie rośnie? Można zyskać z dziesięciny dzięki pokonywaniu. No właśnie, z dziesięciny idzie i co? Idzie ta dziesięcina i nie idzie. Posiadłość. Ulepszenia kościołów posiadłości nie miało żadnego znaczenia. No cóż, będziemy musieli czekać, aż nas kolejni zaatakują rozbójnicy, żeby ich pokonać po prostu. Pozbieram też trochę kłódek. Kłód, drewna. Tutaj coś schodzi, nic. 81 przeszywanice? Matko jedyna. Naprawdę to kupujemy? Nie, no dobra, pełny handel, zróbmy, niech tam będzie ich 25. Fiu, trochę zarobimy na tym. Bo to aż grubo, nie? Okej, okay, dobra, mówiąc, o, parcela mieszkalna zbudowana. No niestety, myślałem, że to nam da jakieś szybkie wpływy, ale niestety nie. Więc... tak samo i ta dziesięcina też jakoś tak średnio daje wpływy. No, zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy. Trzeba tylko dorzucić tutaj ludzi. Poczekajcie, bo zawsze zapominam. Niech mają wszyscy. Dobra. Bo nam tam potrzebni są. Te jagódki też nam się przydadzą. Dobra, to by było na tyle. Mój falstart, jeśli chodzi o podbijanie prowincji, bo nie kapnąłem się, że przecież tych roszczeń nie odzyskam. A za parę tam stówek to mogłem to, wiecie, zaatakować i nawet o tym nie myśleć, nie? No cóż, człowiek się uczy na błędach. No i ten patch trochę mi tu namieszał, nie wiem, czy to tak ma być z tą opłatami za ten handel i tak dalej, ale jeśli chodzi o te... nie tyle same opłaty ceny, tylko za koszty założenia szlaku handlowego. To mnie po prostu zdziwiło, że są nagle takie wielgaśne, ale okej. Może tak ma być, a może nie. Jeżeli to jest jakiś babolek, no to trudno. Przy zmianie wersji niestety takie rzeczy się mogą dziać. Patrzcie, mimo że nie ma aprobaty tego, i tak są wszyscy happy 15. Mamy to jakieś kłody? Mamy. To na szybko im tutaj machniemy jeszcze jakieś domeczki, nie? O, obok rynku to jest chyba najlepsza parcelka. Parcela taka domowa. Co, nikt nie będzie chętnych? Aż dziwne.
3, 2, 1. O, może takie małe. Takie dwie małe, niech pracują, niech tutaj sobie budują. Zawsze się przyda. Ile mamy nazbierane? Czekajcie, wyjdę stąd. O, całkiem nieźle. Powinno wystarczyć opał na 16 miesięcy. Ale dobra. Widać, że jakoś się zużywa, o dziwo, nie? Ale jest tu 249 zmagazynowane, więc... Teoretycznie mogę dać jednego, niech drugi pomaga w budowaniu. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dajcie znać, o co chodzi, co najważniejsze, może jakie są zmiany w tym patchu. Tutaj mamy ludzi? Mamy, nie? Tak. Jakie najważniejsze zmiany są w tym patchu i czy te dziwne wartości tych szlaków handlowych to tak, takie mają być domyślnie. O, proszę, tu się chlebki pokończyły. No, czy mają być takie domyślne, czy po prostu to przypadek, czy tak ma być? Czy nie tyle przypadek, ile po prostu błąd, nie? Dobra, moi drodzy, dzięki wam serdeczne, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, hej.